Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Jak widać, humor od rana dopisuje. No jak miałby nie dopisywać, skoro za oknem taka cudowna pogoda. No może nie jest ciepło, może to nie jest typowo wiosenna pogoda, ale słuchajcie, obudziłam się rano, odsłoniłam zasłony i zobaczyłam, że wszystko było pokryte szronem. Wszystko, po prostu widok na ogród był po prostu cudowny. Wszystko było bielusieńkie i te kryształki tego mrozu po prostu były widoczne gołym okiem. Więc jeśli ma być ta zima, to niech będzie właśnie taka, ponieważ świeci cudowne słońce, dzieciaki pojechały do szkoły, my wyszliśmy z Juniorkiem na taki krótki spacerek i nawdychałam się tego świeżego powietrza. Mam wrażenie, że przejęłam tą pozytywną, taką fajną energię i chęć do działania. Także dzisiaj bardzo humor mi dopisuje i cały czas świeci słońce i naprawdę zupełnie inaczej człowiek po prostu funkcjonuje, także oby tak cały czas było, oby tak cały czas było. Słuchajcie, mały update odnośnie kresek. Jestem bardzo zaskoczona i bardzo mile pozytywnie zaskoczona waszymi opiniami na temat kresek, że wam się podobało. Także cieszę się bardzo, że to co jakby ja dla siebie dobieram, okazuje się, że wam również się podoba i poczuliście się zainspirowani i też zamierzacie może podjąć taki temat i udać się do gabinetów z makijażem permanentnym i spróbować być może czegoś takiego dla siebie. Jestem już prawie w okolicach tygodnia po zabiegu, natomiast moje spostrzeżenia. Kreska górna wygląda idealnie, natomiast myślę, że kreskę dolną zrobiłam za słabą i ona praktycznie już się staje niewidoczna, więc zastanawiam się nad tym, czy nie udać się na poprawkę i korektę, bo czasami tak jest z makijażem permanentnym, że jeżeli wykonujemy go po raz pierwszy na jakąś tam okolicę, nie do końca wiemy, jaki to będzie efekt, czy będziemy z tego zadowoleni, czy nie, więc ja preferuję zrobić ten makijaż taki delikatnie lżejszy, a później ewentualnie go troszeczkę wzmocnić, więc tak się zastanawiam, myślę, że w tym wypadku również ta dolna kreseczka mogłaby być chyba nawet bardziej widoczna, więc teraz tak naprawdę mam wrażenie, że już jej nie widać. Oczywiście te rzęsy są troszeczkę zagęszczone, ale myślę, że tutaj tą dolną kreseczkę mogłabym poprawić na troszeczkę ciemniejszą, natomiast górna jest idealna, także takie są moje spostrzeżenia. Myślę, że następnym razem jak się wybiorę do enklawy, to po prostu pokażę pani Marcie efekt i porozmawiamy i zobaczymy, czy faktycznie warto by było zrobić korektę i pogrubić te kreseczki, także na teraz praktycznie nie mam makijażu, aczkolwiek zaczęłam delikatnie końcówki rzęs, chociaż troszeczkę podkreślać, ponieważ bez rzęs naprawdę jest kiepsko i nie czuję się fajnie, zwłaszcza, że mam na przykład tutaj nagrywać do was. Natomiast te rzęsy tak delikatnie są pomalowane, że nie będę potrzebowała przy zmyciu żadnego środka z olejem do zmywania, tylko wystarczy delikatnie wodą przycisnąć płatek i te rzęsy będą zmyte, także delikatnie, tak jak mówię, pomalowałam się. Natomiast oczu tak naprawdę już później w ogóle nie malowałam, tylko delikatnie te rzęsy, więc generalnie efekt naprawdę jest bardzo zadowalający. Ja teraz, słuchajcie, jestem w garderobie i przyszło parę zamówień, które chciałabym jakby z wami omówić, pokazać wam, co takiego przyszło. Teraz sobie tylko skombinuję jakiś statyw. Tak, o proszę bardzo, taki profesjonalny statyw. Jak ja sobie tutaj was postawię, o, to możemy sobie porozmawiać. Bo, słuchajcie, jak wszyscy wiemy, oczywiście zbliżają się walentynki, jedni te walentynki obchodzą, drudzy nie. Ja jestem taką osobą, która lubi celebrować tak naprawdę każdą okazję. I jeżeli są to walentynki, to ja te walentynki obchodzę. Jeżeli jest to tłusty czwartek, to tego pączka zjem. Jeżeli, nie wiem, to jest dzień ziemi, to przejdę się na zbieranie śmieci, albo segregację zrobię, albo, nie wiem, uświadomię dzieciakom, że coś takiego ma miejsce. Generalnie bardzo lubię takie preteksty do tego, żeby świętować i zrobić coś fajnego, wyjątkowego i innego w tym dniu. Dlatego też w te walentynki zaplanowałam coś specjalnego i w sumie zaplanowaliśmy to już, w sumie nie tylko ja, tylko razem z mężem, zaplanowaliśmy wyjazd, więc będziemy wyjeżdżać.
Zaplanowaliśmy go już chyba w październiku, więc parę miesięcy na to czekamy, ale to spokojnie będzie w kolejnym vlogu. Teraz tylko najważniejsze jest to, żeby zaplanować, co ze sobą zabrać, jak się ubrać na ten specjalny wieczór, ponieważ no, walentynki wypadają jakoś w tygodniu, więc oczywiście mówimy o tym walentynkowym weekendzie, który przed nami wielkimi krokami. Ja tak niestety patrzę na siebie i powiem szczerze, że... Zobaczcie, cały czas mi tutaj coś pika na zegarku, więc muszę to jakoś wyciszyć, ale za bardzo nie wiem jak. Przy jednych powiadomieniach pojawia mi się taka informacja, wycisz, a przy drugich nie i czasami mi to po prostu zakłóca i jak mówię, mi to pika, potem próbuję to wyedytować, usunąć i później taki film jest poskojany, ale dobra. W każdym razie chciałabym zaplanować sobie stylizację, co ze sobą zabrać, co założyć na ten specjalny wieczór, który będzie taki stricte walentynkowy, gdzie spędzimy czas tylko we dwoje, bo z pewnością nam się przyda taki krótki weekendowy wypad bez dzieci, także nie mogę się doczekać. Maluję delikatnie usta, ponieważ mam wrażenie w tej kamerze, słuchajcie, teraz, kiedy praktycznie jestem sotę bez makijażu, oprócz oczywiście tego makijażu permanentnego, że po pierwsze wyglądam bardzo blado, moje usta są niewidoczne, oczy są niewidoczne, tylko widać brwi i włosy, ale spokojnie, to jest ostatni tydzień, kiedy będę mogła już zacząć nakładać normalnie makijaż i powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o te usta, to cały czas również je rozważam, ale zdecydowanie widzę, że jakaś taka blada jestem, słuchajcie, tutaj w tym podglądzie, że zdecydowanie trzeba będzie użyć samoopalacza i trochę się opalić, ponieważ ta moja karnacja, opalenizna już totalnie do zera zeszła, więc przyda mi się trochę koloru, po prostu sama się tak lepiej czuję. Ten miesiąc, w sumie to już mamy luty, został jeszcze tylko marzec i już będą pierwsze promyki słoneczne i będę myśleć o wiośnie i o lecie, ale dobra, dobra, rozmarzyłam się. W każdym razie zbliżają się walentynki, cóż takiego my kobiety kochamy najbardziej? No pewnie, że biżuterię. I mam tutaj nową przesyłkę od marki Sadwa, którą przed chwilą zaczęłam otwierać i chciałam wam pokazać parę rzeczy, które wybrałam. I tym razem, ale dobra, na spokojnie, pokażę wam, jak będziemy sobie do tego przechodzić. Wszystko pięknie opakowane. Zobaczcie, w ogóle przesyłka przychodzi w ten sposób. Do tego jeszcze dostałam torbę, więc jeżeli chcecie kupić komuś na prezent, to torbę na prezent jest. Opakowanie prezentowe również jest. Wcześniej wam pokazywałam również szkatułkę na biżuterię, także oczywiście marka Sadwa ma w swojej ofercie bardzo dużo biżuterii. Praktycznie znajdziecie coś dla każdego. I nie tylko biżuterię taką do noszenia na co dzień, ale również taką na specjalne okazje. I jeżeli szukacie czegoś wykonanego ze złota albo kochacie diamenty, tak jak ja, uwielbiam diamenty, któż by nie uwielbiał, to również na stronie Sadwy takie coś znajdziecie, tak jak ja tutaj mam certyfikat do jednej z rzeczy, którą zamówiłam. Chciałam wam pokazać, zaraz sobie otworzymy. Tutaj jest napisana próba złota, kamienie, brylant, masa, czystość, barwa, proporcja i szlif, więc oczywiście jak coś zamówicie, to dostaniecie wraz z certyfikatem. I zobaczcie, tutaj taka propozycja prezentowa z napisem jeszcze kocham Cię, nawet nie widziałam tego, zobaczcie, niebieskie pudełeczko. Ale może zanim przejdziemy do tego, co znajduje się w tym pudełeczku, to chciałabym powiedzieć parę słów o marce Sadwa, bo być może są tutaj osoby, które nie słyszały wcześniej, chociaż to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ marka Sadwa ma w swojej ofercie biżuterię. Symbolem marki jest motyl, który symbolizuje kobietę wolną, delikatną, ale zarazem silną i taką wyzwoloną. I to ona jest symbolem w kreowaniu właśnie takiej biżuterii. I takim oto sposobem powstał również symbol właśnie marki Sadwa, czyli kobieta, motyl. I ten symbol zarówno jest wykorzystywany w biżuterii typu kolczyki, to są jeden z moich ulubionych kolczyków, takie malutkie motylki, które wy również pokochaliście, uwielbiam je po prostu. Ten motyl pojawia się w bransoletkach, na pierścionkach, na szyjnikach, no naprawdę to wszystko tak jest w fajny, taki gustowny i smaczny sposób zrobiony. I właśnie tutaj, słuchajcie, ja wybrałam przepiękny, złoty tym razem naszyjnik, który pomyślałam sobie, że będzie pięknym prezentem walentynkowym. Zobaczcie, tutaj właśnie mamy ten symbol
motylka, tutaj mamy serduszko, a na środku mamy malutki diamencik. Czyż nie jest to urocze? I co mi się bardzo podoba, że ten łańcuszek tak naprawdę jest bardzo delikatny. On nie jest długi, więc tutaj pięknie będzie wyglądał na szyi. No, pomyślałam sobie, że wow, taki prezent każdy by chciał dostać. Więc coś takiego wyjątkowego dla wyjątkowej osoby. Myślę, że będzie naprawdę pięknym prezentem. Także zaraz sobie to przymierzymy. Ale pokażę Wam jeszcze, co mam w tym pudełeczku. Również jest pięknie zapakowany. A w środku... Już się nie mogę doczekać. To jest coś, co próbuję wdrożyć do swojego stylu. I robię to bardzo tak świadomie i delikatnie i powolutku. A mianowicie chciałabym dodać do tej dłoni jakieś pierścionki. I poszukuję, ponieważ wiem, co mi się podoba, ale nie zawsze to na przykład u mnie ładnie wygląda i się prezentuje, więc tak naprawdę poszukuję, przymierzam, testuję i wypatrzyłam ten pierścionek na stronie Sadwy. Podobnie, słuchajcie, z rozmiarem to ja mam wieczny problem, ponieważ nie mogę dobrać odpowiedniego, pomimo tego, że sobie stosuję się do tych instrukcji podanych na stronie, mierzę tym centymetrem palec, później spisuję i tak dalej, ale tym razem chyba mi się udało. Mam odpowiedni rozmiar i wow, ale chyba do tego powinnam zrobić paznokcie, ale nie mam zrobionych, bo jak wiecie, hybrydę mam zdjętą. I zobaczcie na ten pierścionek, czyż nie jest on piękny? Jest piękny, jest to złoty pierścionek z kamieniem. No wow, pasuje idealnie, on jest taki delikatny. Ślicznie to wygląda. I tak już sobie pomyślałam, że wraz z tą moją zieloną bluzką z Mormła i ten pierścionek. Pięknie, subtelnie to wygląda. No, nie mogę się napatrzeć. Udało mi się z rozmiarem, bo słuchajcie, już tyle razy zamawiałam jakieś pierścionki, zwracałam, bo po prostu nie mój rozmiar, a tutaj idealnie trafiłam, w końcu. Pięknie, nie są ciasne, chociaż nawet mogłabym wziąć ewentualnie delikatnie mniejszy jeden rozmiar. I wtedy wiecie, tutaj troszeczkę ciaśniej, bo u mnie tak to jest, że ostatnio, słuchajcie, palce mi zaczęły puchnąć, nie wiem od czego, więc z tymi pierścionkami muszę uważać, ale ten dodatek jest przepiękny. Rewelka. I słuchajcie. I następna rzecz, którą wzięłam, to są kolczyki. Złote kolczyki, kuleczki. I tym razem chciałam wziąć złote kolczyki, których po prostu nie będę musiała zdejmować, jak będę szła się kąpać. Nie będę się obawiała tym, czy ta powłoka, którą są pokryte, czy zejdzie, czy też nie zejdzie. Więc takie złote kuleczki. Także słuchajcie, mierzę kolczyki i być może zaraz sobie powymyślamy jakieś walentynkowe stylizacje, które będą pięknie pasowały do tej biżuterii. Tak, a tak mnie natchnęło. Tadam! I o to chodziło, super! Na początku chciałam wziąć takie mniejsze kuleczki, ale ostatecznie zdecydowałam się na te większe i myślę, że to był idealny wybór. Trzeba to odczepić, tą metkę. Są piękne. Są piękne, słuchajcie. Piękne kolczyki, których nie trzeba ściągać, ponieważ one będą pasowały do wszystkiego. I nie będę musiała się martwić tym, czy muszę je zdjąć, bo te moje poprzednie kolczyki to, słuchajcie, ja nosiłam non-stop, nawet będąc nad morzem, nie zdejmowałam ich, kąpiąc się, po prostu zamęczyłam je na maksa, ale takie złote, no i właśnie o to mi chodziło, są cudowne. To są kolczyki
Beata M. Po prostu one pasują idealnie do mojego stylu. Będą pasowały do każdej stylizacji. Ekstra. Cieszę się bardzo, że wzięłam w sumie ten rozmiar, ponieważ planowałam wziąć troszeczkę mniejsze, ale te są tak bardziej widoczne, ale też oczywiście nie są zbyt duże. Ślicznie to wygląda, jestem naprawdę zachwycona. I mam informację, która myślę, że również Was ucieszy. Marka Sadwa zaoferowała kod rabatowy w wysokości 15% dla Was wszystkich na hasło Beata M15 albo Beata 15. Oczywiście wszystkie te informacje zostawię w opisie filmu poniżej. Zaczekajcie, sprawdzę, żeby nie było. Beata 15 i macie 15% rabatu na wszystkie produkty marki Sadwa na stronie, także jeżeli coś Wam wpadło oko albo przez dłuższy czas się zastanawialiście, to myślę, że warto skorzystać z tego kodu, ponieważ on trwa tylko od 9 lutego do 13 lutego, także promocja typowo walentynkowa, więc trzeba się spieszyć. Polecam Wam serdecznie. Och, myślę, że te są, to jest strzał w dziesiątkę, to jest hicior, także kolczyki są przepiękne, kolczyki z pewnością zostają. Zaraz sobie przymierzymy tylko jeszcze naszyjnik, pierścionek. O, wow, po prostu musiałam wskoczyć w tą swoją zieloną bluzkę, ponieważ uważam, że w idealny sposób pasuje to wszystko z tą piękną biżuterią. I słuchajcie, jestem zaskoczona, ponieważ no może nie jestem zaskoczona, ale to jest jakby taki troszeczkę ewenement od tego wszystkiego, co często mówię, ponieważ jeśli chodzi o biżuterię, to ja raczej stawiam na minimalizm i często powtarzam w swoich filmach, że jeżeli zakładacie kolczyki, to lepiej już z naszyjnika, przynajmniej może nie do końca jakby z setu rezygnować, ale ja osobiście przeważnie jak mam kolczyki, to rezygnuję z naszyjnika. Jeżeli mam jakiś naszyjnik, to rezygnuję z kolczyków. Chyba że, tak jak w tym wypadku, decyduję się na coś bardzo takiego delikatnego, dyskretnego, które wygląda po prostu bardzo subtelnie i pięknie. Słuchajcie, ja się nie mogę nadziwić, ponieważ mam cały ten zestaw na sobie. Ups, tutaj troszeczkę dekolt może za luźno związałam. Ale chciałam Wam pokazać, bo założyłam właśnie zarówno kolczyki, jak i ten piękny naszyjnik. To nie wiem, zaraz moja skóra się zrobi czerwona. Zawsze jak tylko dotknę, ona się robi czerwona, ale za chwilkę schodzi. Więc tutaj mamy piękny taki diamencik, motylek Sadwy oraz serduszko bardzo walentynkowe, więc albo podeślijcie te linki swoim mężczyznom, albo sprawdźcie sobie prezent, bo myślę, że naprawdę jest to cudowne. Bardzo i to bardzo mi się podoba. I właśnie tutaj ten naszyjnik jest tak dyskretny, że on w ogóle jakby nie ingeruje, nie zaburza niczego. I myślę, że jest po prostu prześliczny. Do tego kolczyki, kuleczki. Z nimi to z pewnością nie będę się rozstawała. Jak również pierścionek, który jest takim uzupełnieniem tej całej stylizacji, i ten delikatnie zielony kamyczek, myślę, że wygląda przepięknie. Oczywiście na drugiej ręce mam obrączkę i swój pierścionek zaręczynowy, ale na tej lewej dłoni czegoś takiego mi brakowało i myślę, że ten pierścionek jest takim fajnym uzupełnieniem, także no wow. Bardzo podoba mi się to połączenie i z pewnością będę mogła w takim wydaniu nosić biżuterię coraz częściej. Chociaż powiem szczerze, że chyba będę musiała jednak się tym samopalaczem potraktować, ponieważ jestem zbyt blada. Ale zobaczcie, nawet teraz jak wzięłam tak ręce, to co mi się bardzo podoba, że ten kamyk ląduje właśnie w tym miejscu, gdzie jest zagłębienie i to wygląda, myślę, że bardzo tak zmysłowo i pięknie. Wow! Także jestem zachwycona z mojego wyboru i oczywiście jeżeli te produkty Wam się również spodobały, to znajdziecie linki do nich bezpośrednio w opisie filmu poniżej i pamiętajcie o kodzie rabatowym 15%, ważny tylko przez 4 dni, więc spieszcie się koniecznie. I moja druga propozycja walentynkowa, może nie tylko ze względu na kolor, ale myślę, że ten sweterek tutaj właśnie dlatego, że ma ten głęboki dekolt w piękny sposób, pomaga wyeksponować ten delikatny naszyjnik, no i dzięki temu będziecie mogli również lepiej go zobaczyć. Także myślę, że taka propozycja walentynkowa również będzie świetnie wyglądała. Do tego dodałam jeszcze swoją bransoletkę z motylkiem z Sadwy, którą też bardzo lubię i ona jest wykonana z metalu szlachetnego, pozłacana, generalnie bardzo fajny taki dodatek i zobaczcie, że tutaj
ta pozostała biżuteria jest na tyle dyskretna, że mogę śmiało tutaj dodać taką mocniejszą bransoletkę i myślę, że to będzie fajnie wyglądało i pasowało razem do wszystkiego. Także muszę podjąć decyzję, powiem szczerze, że nie wiem, co takiego założę na naszą kolację walentynkową, ale biżuteria oczywiście zawsze będzie takim pięknym uzupełnieniem tych stylizacji. Okej, więc zabieram się za przygotowywanie obiadu. Powiem szczerze, że totalnie brakuje mi weny i pomysłów i zaczęłam sprawdzać, co mam w lodówce i mam filet z piersi indyka. Więc wpisałam sobie w wyszukiwarce, co takiego mogę z tego zrobić i znalazłam fajny przepis, więc będzie to moja improwizacja i nowość, właśnie filet z piersi indyka z marchewką, duszony w takim bulionie, w takim sosie, więc skoro mam pełno marchewki swojej w altanie, ona dość dobrze się przechowuje, są takie pojedyncze jakieś tam sztuki, które się źle przechowują, które albo wysychają, albo gdzieś się zepsują, natomiast większość z tych marchewek jest cały czas dobra, także pójdę do altanki, wezmę marchewkę, wezmę cebulę, mięso z indyka i zabieram się za robienie obiadku. No ciekawa jestem, jak to wyjdzie, ale wyglądało naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Także od czego zacznę? Zacznę od pokrojenia mięsa, a później ubiorę się i pójdę do ogrodu po pozostałe dodatki. Mięso się marynuje, więc my sobie w tym czasie weźmiemy koszyczek i skoczymy po marchewki. Ależ pogoda. Jest pięknie. Tylko mroźno, śnieg jeszcze leży na trawie, tutaj w cieniu. To zaczyna kwitnąć, jest niedobrze. Raz, dwa, trzy, dwa, cztery, sześć. Sześć marchewek. No dobra, jeszcze jedną. Większą, żeby było łatwiej ubierać. Dobra, średnio może być. Dobra, mam 7 marchewek. Tyle powinno wystarczyć. Cebulę mamy w domu, więc nie muszę tutaj brać z altany. Natomiast marchewki po prostu jest dużo i ona się lepiej przechowuje, jak jest zimno. Także nie trwało to dużo. Szybciutko. I mamy marchewkę. Ale pogoda, jejku, ile bym dała, żeby to już było tak ciepło. Można było sobie posiedzieć na tarasie i zjeść obiadek albo wypić kawkę. Dobra, Junior zawiedziony, ponieważ myślał, że będziemy na dworze. Także biorę marchewkę, cebulę, wszystko pokroję i będę obsmażała za chwilę. I być może niektórzy z Was sobie pomyślą, dlaczego Ty teraz myjesz tą marchewkę, jak mogłaś to zrobić dużo wcześniej. Ponieważ taka marchewka, w ogóle chyba wszystkie warzywa i owoce po prostu się lepiej przechowują, jeżeli się ich nie umyje, więc my takie marchewki prosto wyciągnięte z ziemi, zobaczcie, ta jest w ogóle cała taka zniekształcona i ma taki dziwny kształt, ponieważ w tamtej drugiej części działki, gdzie sadziliśmy, posialiśmy w ogóle bardzo dużo warzyw. Ta marchewka była nieprzebrana i nieprzerwana, ale i tak
dała radę urosnąć, tylko po prostu ten kształt czasami jest taki dziwny. Bo one po prostu były bardzo ściśnięte, tak jak zobaczcie, tutaj obok była druga. I one tak się oplatały jakby o siebie. W każdym razie warzywa się lepiej przechowują, jeżeli są nieumyte, nawet takie obłocone. A później ja po prostu je biorę do domu i przy pomocy takiej szczoteczki do warzyw, tutaj mam taką starą, już powinnam ją wymienić. Przy pomocy takiej szczoteczki do warzyw po prostu w łatwy sposób można ten cały brud usunąć. No i szybko oczyścić swoje warzywa. I tak to jest, jak już zaczniemy kroić, to okaże się, że ta ostatnia marchewka to było o jedną za dużo. Zawsze tak mamy, czy to z marchewką, czy to z ziemniakiem, zawsze o jedną wezmę na za dużo, ale spokojnie. Tą sobie pokroimy i z pewnością zaraz synuś przyjdzie ze szkoły i sobie ją schrupie, ponieważ uwielbia takie surowe marchewki. Ja również, a podczas gdy ja sobie tutaj siekałam, to obserwowałam Juniora, jak się wylegiwał na tarasie. Tak słodko wyglądałeś, ale tyle usłyszał tylko, że się odzywam. I proszę bardzo, od razu wstał. No cio, kto to korzysta ze słoneczka? Kto to korzysta ze słoneczka? Przykrywamy i tak około 30 minut powinno się dusić. Oczywiście przepis zostawię Wam dokładnie z tej strony, z której ja korzystałam. Na razie lecę według przepisu, ale kto wie, czy po spróbowaniu nie dodam czegoś od siebie. Zobaczymy. Okej, minęło około pół godzinki, ja jednak postanowiłam wstawić ziemniaki, bo ja jestem ziemniakowa dziewczyna. Myślałam, że będę to robiła z ryżem, ale ostatnio coś dużo ryżu jedliśmy, więc ziemniaczki dochodzą jeszcze chwilkę. Natomiast tutaj zaraz sprawdzimy, jak mięso. I na koniec trzeba dodać śmietanki i pietruszkę, którą również świeżą natkę mamy w ogrodzie. No i ciekawa jestem. Marchewka miękka. Mięso tylko sobie wyjmiemy i zobaczę oczywiście, czy nie trzeba doprawić po swojemu. No, come on. Dobre, ale już się robi suche, ponieważ jest to indyk. Nie powinno być tak długo w takim razie. Mogłam wcześniej zerknąć. Nie całe pół godziny, nie, pół godziny było, bo przed chwilą mi zadzwonił timer. Poleciałam jeszcze szybko do ogrodu po pietruszkę i zapomniałam, słuchajcie, że to wszystko zaczyna się topić i założyłam klapki do ogrodu i to nie był dobry pomysł, zdecydowanie nie, ale moczę, chociaż tak przez chwilę, tą pietruszkę, bo no jest ona taka brudna, no, jest pełno piachu, więc jak troszeczkę tak ją wymoczę, pomieszam, to ten piach powinien osiąść na dno. Oczywiście wcześniej już ją wypłukałam, ale jeszcze tak dla sprawdzenia, żeby nic nie zgrzytało między zębami, bo tak się zdarzało, nie powiem. I to już jest ostatni składnik naszego dania. Oczywiście dodałam suszone pomidory pokrojone, dajemy pietruszkę. No i dam Wam znać, czy było dobre. Ale już wiem, że to mięso następnym razem trzeba robić trochę krócej.
dobry. Kolejny przepiękny poranek. My wybieramy się z Juniorem na spacer. Ale właśnie nie chcę chyba przeszkadzać, bo chyba trwają zaloty. No nie. National Geographic jak nic, słuchajcie, ja tego nie ujmę. Ale właśnie żurawie tam. Najpierw były zaloty, a później coś więcej. Chyba im przeszkodziłam, nie wiem czy widzicie. Ale nie chciałabym tędy iść, chciałam ich spłoszyć, ale chyba właśnie Junior to zrobił. Ojejciu, ten nasz domek może stanie się kurnikiem w tym roku, więc na niego nie patrzcie. Tutaj po prostu ten plac zabaw w ogóle zniknie stąd. Ale idziemy w tamtym kierunku na spacerek, ponieważ przepiękna pogoda. Ale że żurawie one nie odlatują. Ale że żurawie nie odlatują? Zimno, zimno dzisiaj, słuchajcie, mieliśmy minus 8, natomiast wszystko pokryte jest szronem i świeci przepiękne słoneczko, więc no jak moglibyśmy nie pójść na spacer, więc oczywiście idziemy do lasu. Te żurawie się wycofują. To żurawie, to chyba nie czaple, to są żurawie. Przeszkodziliśmy im, no trudno, zapinamy smyczkę, żeby za nimi nie pobiegł, co nie, kawaler? Siad! Dobry pies, super pies. Dobra. I lecimy podziwiać przyrodę, nawdychać, coś zobaczyć na polu, wszystko zamrożone, łącznie z jarmużem, który tutaj zostawiłam, ale jakoś zwierzątka nie są nim zainteresowane, słuchajcie, obgryzają nawet tujki, tuje, wszystko, ale ten jarmuż zostawiły, no. Ja tam nie narzekam, bo ja lubię. Widzicie naszych kolegów ze spaceru? Przesunęli się troszkę. Nie wiem, czy zobaczycie tutaj. Ale jest parka. O! Tutaj sobie stoją i flirtują. Podczas gdy my sobie spacerujemy. Zobaczymy, czy ich wystraszymy. Mam nadzieję, że nie. No tylko na spacerek, szanowni państwo. Spacerujemy sobie. Pogoda jest tak cudowna, że nie chce się wracać do domu. O, odezwali się. Okrzyczeli nas i polecieli. No trudno, no. Tylko my we dwójkę. Pofrną troszeczkę dalej. Tutaj same pola, więc mają pełno miejsca. A pan Junior gdzie się zaprawia? Hej, chodź kawaler. Tak cudownie, że nie chce się wracać. Także spacerujemy równo. Dobrze, że ja się na nie wcześniej zjadłam. Ale moje tosty dzisiaj z awokado i jajkiem wyszły po prostu obłędne, więc jestem najedzona. Kawę również wypiłam. O, i ślady sarenek, więc mogę spacerować. I dzień dobry, witajcie. Jesteśmy w garderobie. Dzisiaj myślę, że wyglądam trochę bardziej reprezentacyjnie, ponieważ już nałożyłam makijaż, zrobiłam włosy i ubrałam się całkiem normalnie. W każdym razie jesteśmy w garderobie, ponieważ odpakowuję właśnie przesyłkę. W sumie już ją otworzyłam i tak sobie pomyślałam, że być może chciałbyście zobaczyć, co takiego zamówiłam. I to jest rzecz z przeceny, natomiast jest to rzecz, którą miałam na oku przez długi czas. W sumie od jakoś października, bym powiedziała, jakoś od października, tak. Natomiast nie ukrywam, że cena była zbyt wysoka i jakoś tak ostatecznie stwierdziłam, że nie, że może nie. Natomiast wyszłam na stronę, słuchajcie, Moliera i przeważnie zaglądam na stronę Moliera 2, kiedy jest sezon przecen i zwłaszcza, czego ja tam poszukuję, tada, to właśnie takiego logo, czyli Manolo Blahnik. Stamtąd pochodzą chyba wszystkie moje, słuchajcie, Manolo Blahniki.
I chyba wszystkie, nie jestem pewna na 100%, ale chyba wszystkie udało mi się upolować minimum tak 50% taniej. Więc jeżeli kochacie, tak jak ja, Manolo Blahnika, ale uważacie, że są zbyt drogie, ponieważ no, cena jest dość wysoka, natomiast tak uważam, że na polskich stronach cały czas te ceny są dużo niższe, aniżeli na przykład na zagranicznych, to jeszcze teraz w sezonie przecen można coś upolować. I mój ukochany model butów, czyli Bibi, pytałyście mnie o wysokość obcasa. Nie wiem, jaka to jest wysokość, to jest ta standardowa. Może tu będzie napisane. W każdym razie te buty chciałam kupić na święta, ponieważ ten kolor i ten wzór, tolera, mały spoiler, wzór wydaje mi się, że jest bardzo świąteczny, ale zarazem klasyczny i ponadczasowy, więc pewnie gdyby nie były przecenione, to bym ich nie kupiła teraz. Raczej bym pewnie poczekała na jesień, natomiast myślę, że teraz jeszcze no, koniec zimy, jeszcze myślę, że jeszcze będę mogła w tym sezonie je ponosić, a jak nie, to będę miała na jesień. Natomiast cieszę się bardzo, że udało mi się po prostu upolować je w dużo, 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 dużo niższej cenie. I już Wam pokazuję. W sumie dzisiaj, nawet do dzisiejszego mojego stroju będę pasowały. Tada! Zobaczcie tylko na te piękne szpileczki. To jest klasyk od Manolo Blahnika i dla mnie, w moim odczuciu, są to jedne z wygodniejszych butów na obcasie, ale jest pewne ale, ponieważ ja mam suchą stopę i no i dla mnie jest super. Natomiast jeżeli ktoś no, ma inną stopę, ma szerszą bardziej, albo ma wyższe podbicie, no to może już nie do końca wtedy one będą tak wygodne jak dla mnie. Także oczywiście miejcie to na uwadze. Jak zamawiacie sobie buty, pochodźcie chwilę w domu i zobaczcie po prostu, czy to jest to, co Wam odpowiada. Jak dla mnie, oczywiście nie uważam, że to są super mega komfortowe buty, tak jak buty na płaskiej podeszwie, ale jeśli chodzi o obcasy, to są jedne z bardziej komfortowych. Nie wiem, to jest 10 cm, słuchajcie, nie mam pojęcia. Zostawię Wam link do tych butów. Były jeszcze parę rozmiarów, było jeszcze parę rozmiarów cały czas przecenionych, więc podlinkuję Wam w opisie filmu poniżej, ale chciałam Wam tylko pokazać mój nowy nabytek, który zaraz powędruje na półeczkę. No i zobaczymy. W sumie tak jak nawet dzisiaj jestem, to one, to mogłabym je śmiało założyć. I te buty biorę zawsze w swoim standardowym rozmiarze, czyli 39 i są idealne. Stopa wygląda w nich pięknie. I tak jak wiecie, no, ja mam tutaj parę par, ale takie naprawdę klasyki, które uważam, że będą już na zawsze w szafie. Jedyny wzorek to jest panterka, ale też je bardzo lubię, uważam, że ona cały czas powraca. Są takie momenty, kiedy wychodzi z mody, ale myślę, że naprawdę one mogą mieć je w swojej szafie już na zawsze, jeżeli tylko oczywiście będę o nie dbała. Prawda jest taka, że w tych butach nie chodzę na co dzień, raczej jak wychodzę gdzieś, więc nie pokonuję w nich jakichś dużych odległości, także mam je od kilku lat i wyglądają cały czas świetnie. Natomiast to oczywiście wszystko zależy od stopy, od tego, w jaki sposób chodzimy, jak dbamy o rzeczy i tak dalej. U mnie się sprawdzają i naprawdę jestem zadowolona, więc to tak, to tyle. Jeszcze tylko szybciutko mogę Wam pokazać i omówić swoją stylizację, biżuteria, oczywiście marki Sadwa i kolczyki, słuchajcie, myślę, że naprawdę jest to strzał w dziesiątkę, to jest dokładnie to, czego chciałam. Naszyjnik bardzo dyskretny i delikatny. Śliczne uzupełnienie. Sukienka, musiałam podejrzeć, co to jest za marka. To jest polska marka Greenpoint. To jest chyba pierwsza rzecz moja tej marki. Do tego czarny pasek Hermes. No i nowe szpileczki Manolo Blahnik. Piękna stylizacja, do tego tylko płaszczyk na przykład, czarny albo granatowy i myślę, że strój gotowy. Także kochani, nie będę przedłużała, żeby te vlogi nie były zbyt długie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną w tym vlogu. Pamiętajcie również o kodzie rabatowym BEATA15 na stronie Sadwy. Oczywiście wszystkie informacje zostawiam Wam w opisie filmu poniżej wraz z linkami. Kod ważny tylko do 13 lutego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki, pa, pa.